paski. No, dobra. Zobaczymy, bo ja wysyłam tym Willowi przecież tego SMS-a od ojca, prawda? SMS-a. Ciekawe, czy on coś... O! Trapek coś ma. Seems like a good moment to talk. On tutaj dziwnie stoją. His tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you. Serio, wędkę mi przyniósł? Scratch his tongue, lolls out happily. No dobra, wędkę mi przyniósł. Super, super. Will, ty nie masz nic do powiedzenia odnośnie? Minsk is being tricked. By the hells, we've got to rip him away from that shapeshifter. Okej. No to jest akurat ten. No nic nie powiedział. Może gdybym Willem otworzyła tę księgę, to by było coś powiedziane. A może i nie, ale... Kto to wie? No więc tak, przyśpiulkaliśmy się. Przed wejściem. Is something burdening you? Aha. Lazel, nic nam nie powie ciekawego. Okej. Okay. Przed tym wejściem do... Znowu doków chcę powiedzieć. A, bo my tu musimy Czacheirę. A ja mam Czacheirę. Do kanałów. Słyszę was czy nie? Halo, halo? Możesz nas nie słyszeć. Tak, jesteście. Dobra. Do kanałów idziemy dalej tego typa tam? Mińska, czy jak no, on ten Mińska miał? Kontynuujemy. Zakończmy ten wątek. Okay. No zobaczymy. Na Mińsk. Tak jest. Czyli Lord Kamienia. Yes. Daj kamienia. Dobra. Tak. Wychodzimy. Jak też tu mamy dwa odpoczynki na świeżo. Wszystkie komórki, elegancko. No i dobra, i teraz pytanie. W którym tutaj kierunku mamy zmierzać? Kanały. Jesteśmy w tych kanałach. Tak, to idziemy, jak otworzycie mapę, to tam, gdzie biliśmy się z tymi... kimś tam w tej róże, to tam właśnie to chyba znowu Mińsk się pojawił. Tak. To chyba Mińsk się tam pojawił znowu. Czyli tu ale na... po drodze mamy trochę tu nieodkrytego, nie? Widzisz? No ale dobra. Że jest dobrze. Tak, wiem, ale ja bym poszła na... A to może okay. Do kanałów powinniśmy... Poczekaj, ale to nie jest tutaj na prawo? Nie, na lewo. Bo tu na prawo jest gildia i biuro dziewięciopalcej, a my... Mińsk jest tutaj po lewej na końcu. Czacheira, czemu my nie jesteśmy połączeni? Still in control. Wiemy. Just moving ahead. Okej. Okay. Musimy iść tu, gdzie ten szczelet był. Nie. Aha, to był ten szczur dziwny. Na prawo jest Kitrak, nie? A, Kitrak tu jeszcze musi na nas zaczekać. Bo to dopiero jak z Lazel pójdziemy. Nie wiem, no. Aha, no tak, a i głowę mamy tu znaleźć. Ej, a ten typ tu leżał? To nie. Bo tu jest jakiś gościu, co ma 10 na 10 nieprzerwany sen. Co? Ej, nie leży wiem, tu ty jakiś jesteś, gościu. Ty już pobiegłeś do przodu chyba. Ja też, bo tutaj mi... Wariuję, że tak aha, powiem. A, dobra, to popa- a tu byliśmy? Tu naprzeciwko? Tak, byliśmy. No nie, tam nie wchodziliśmy właśnie, jest zasłonięte, jeszcze jest ciemno. Aha, okej. Okay. Ale tu leży jakiś gościu, jest na czerwono. Dairo Win? Ja mogę spróbować mu ściągnąć klątwę, jeśli on ma klątwę. Coś błysnęło. Ono faktycznie, aha, ej. Tu na prawo wchodziliśmy. Co z nim jest, nie ten plecak jest. Jakiś jest. To poczekaj, zapiszemy, bo nie wiadomo właśnie. Bo on żyje. No. To klątwa jest? Nie. Ruszę głową chyba. Prawda? Nie wiem, gdzie mam zaklęcie tak, na ściąganie klątwy? Szczerze w niego strzałem. A może trzeba go uleczyć, czy nie? Nie, on ma 10 na 10. A to jest nieprzerwany sen. Percepcja duszy? Hmm.
Ja mam wrażenie, że mi zaklęcia zniknęły. Jak ci zaklęcia zniknęły? Z tych do nauczania, których mogę się nauczyć. Ja miałem tu zaklęcie na ściąganie klątwy. I nie mam go teraz nagle? A, mam. O Boże, dobra. Co, próbować? To jest klątwa, czy o co tu chodzi? Nie no, poczekaj, no zbadajmy. To jest stan. Jest pod wpływem dużej ilości usypiającej mikstury. Okej. Jakaś odpożywniczka? Jakaś tam jest skrzynia do otwarcia. Niestety nie mamy wytrychów. Znaczy, ja o starym chyba ma, nie? O starym ma, no. Nie no, ja otworzę tym. What's inside? Ja to chyba one wybuchały, czy coś? Gdzie jest nabazgrana notatka? Czego szukasz, ślimorze? Ciekawe. Tu jest jakaś właśnie. Leziło. Tu się da wdrapać, nie? Tych już tu nie ma, prawda? Tam też nie byliśmy. Tu byliśmy. Nie, no tam nie da się wejść. Wdrapaliśmy no się nie? Tutaj? Ostatnio się tu biliśmy, przecież bo mnie zobaczyli przez to przejście. No ej, no tam... ale tego gościa tu trzeba obudzić. Gdzie poszliście? No ja to chodzę dookoła. Jak obudzić? To mam spróbować ściągać klątwę z niego? On jest. Wyśledziliśmy ostatnią grupę uchodźców w towarzystwie, której podróżował twój mąż. Z przykrością donoszę, czytaliśmy tę notatkę, że... Ale on wtedy nie żył, że najwyraźniej natrafił na siłę absolutu i od tej pory ślad po nim zaginął. Nie marnuj sił na rozpaczanie. Uciekliście z El Turelu, żeby szukać lepszego życia. Ty wciąż masz na to szansę. No dobra, czym można ściągnąć z rzucę w niego antidotum. No. Czemu ty go bijesz? Sorry, nie chciałem. Łopatą go uderzyłem, nie chciałem. Jak nie chciał, chciał. Ale myślałem... A ty, czemu go bijesz? Ja antidotum w niego rzuciłem. No i umiera. Nie, umiera od krwawienia. Bo jest krwawienie? Bo mu dziabnąłeś? No... Mógł się bronić, prawda? Wybrał spanie. Nie da się. Nie, nie chciałem go uderzyć. Myślałem, że go ten... Znaczy chciałem go uderzyć, ale nie wiedziałem, że mu damage zadam. Co było w sumie oczywiste, ale... Jakieś tej odtrzającej... A mam inaczej, jak ja mu zarzucę instynkt przetrwania... A, nie mogę. Bo chciałem go zabić i wtedy by wstał. Ale nie da się. Wherever we go, ye gods, let there be something green. No nie wiem, czy da się go obudzić czymkolwiek. Nieprzerwany sen. Jak on się nazywa? Dairowin? How high? All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Ach, to ktoś tą notatkę z tego plecaka... O, ja nie. Wyrzuć ten plecak. Z tego plecaka ktoś tą notatkę to czytał? Antidotum! Ktoś ma antidotum? To była taka... No mam, ale bonus mówił, że rzucał. Ale ja rzuciłem w niego 90%, rzuciłem i nic nie dało. Rzucam jeszcze raz. To nie... Nic. Straciłem antidotum. Momencik.
to jest nieprzytomność. A coś na nieprzytomność? No właśnie nie mam nic takiego. No nie mam nic takiego, czym bym mógł go obudzić. No nikt nie ma zaklęcia takiego, że ten, że gościu umiera i po umarciu wstaje z pełnymi hapsami albo coś takiego. No to nie wiem, to ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego my mamy atak na niego. Nie można podejść go dotknąć ani nic, tylko... No, nie. To jest dziwne. Nie chcesz wygooglować? Ale to tak jakby on był wrogiem już, naszym. Już wygooglowałem. No? To jest jakiś zaginiony mąż jakiejś babeczki z drugiego aktu, którego być może porywali. No to by wskazywała notatka. I jedyne co ten możemy tu zrobić, to zarzucić mu jakieś zaklęcie, które doda mu hapsy po śmierci i go zabić. Ale to co ja mam, to działa tylko na sojuszników, on nie jest sojusznikiem. I piszą, że jest to zbugowane, nie wiem, może to naprawili, bo to co czytałem, to że było zbugowane, że on wstawał i się nie dało z nim pogadać. Więc nie wiem, czy coś więcej można zrobić. Poczekaj, bo nie rozumiem. Jak mam go zabić? Potrzebne jest zaklęcie, które doda mu hapsów po śmierci. O, fałszywe życie? Nie, ale to na ciebie. Fałszywe życie. Że dodałem dodatkowo 7 HP. Jest takie zaklęcie na czwartym poziomie, że jak gościu umrze, to się wskrzesi automatycznie po chwili, nie? Ja takie coś mam, ale mogę tylko na sojuszników mogę rzucać. Jest to zaklęcie czwartego poziomu, co mam iść do babki zobaczyć, czy można u niej kupić te zaklęcie? Ale to pewnie jak kupisz, to też będzie tylko na sojuszników. Nie, no jak się go nauczę, to bo to jest z tych Illitidów, nie? To co ja mam. A, to jest tam to będzie normalne. Okej, okay, czaję. To mam iść do babki tej czarodziejki zobaczyć, czy mają te zaklęcie? No to, no dobra, a ja nie mam w ekwipunku jakiegoś takiego zaklęcia? Sprawdź, a ja szybko A jaki to jest? Tam. Może kolor chociaż powiedz? Nie wiem, czwartego poziomu jest to zaklęcie, które wskrzesza cię po śmierci od razu. Nie będziesz miała raczej poziomu, tylko masz nietypowe przecież rzadki albo tam... Tak. To musisz czytać opisy. Ja pójdę do tych... do magików tutaj szybko i zobaczę, bo oni mieli tutaj chyba 60 zaklęć, więc... To nie jest ten mąż tej babeczki, co pod tą karczmą, ona tam rozpaczała, że go zabrali do Keterika, do tej twierdzy? Może to on? Możliwe. Czekaj. Nie, mam same jakieś takie... z bolą. Olej. Jezu, jakie słabe majty. Czyje to? Kto mi porzucił swoje majty do ekwipunku? Ja podrzuciłem, żebyś nie zauważyła braku tego przedmiotu w ekwipunku. Pies mi wędkę dał. Juhu. Też fajnie, fajnie. Zwój zamętu, zamiany kamienia. No oni nawet nie mają tu
Nie wiem, czy to jest jakieś kleryka, zaklęcie, nie mam pojęcia, ale ten tu nie ma. Jeszcze do tej ławeczki podejdę. Coś tu się wydziera. I to jeszcze jak, nie? No i tu był list. Niezła próba, zarozumialcu. Oni tutaj coś między sobą chowali, widzę. Oni to znaczy kto? Ci, z którymi się biliśmy? Nie, bo to jakieś notatki sobie zostawiali. A i tu coś było, bonus wykopał. Still breathing, despite everything. To jest taka czaszka z czterema listkami dookoła? Ojej, to powiem ci, że ja nawet nie kojarzę. Nie mam nic takiego, to na pewno. Opis. Uchroń stworzenie przed śmiercią. Następne obrażenia, które zredukują jego punkty życia do zera, sprawią, że wstanie z jednym hitpointem. I to jest taka żółta czaszka z czterema tymi. I żeby to mieć, trzeba mieć kleryka 7 level, albo barda level 10. Czyli barda zjedliśmy na samym czyli początku, ta więc. Może mieć, jak się nazywa, no... Posępne? Jedynie? No, no jest to. No dobra, to zostawmy go tutaj, zobaczymy później, chodźcie tutaj, skleimy coś dalej. Teraz ja nie pamiętam, jak my tam szliśmy. Tu. Ej, a jeszcze takie pytanie, my tutaj wchodziliśmy? Co? Co? Czy my tu wchodziliśmy? My tam nie byliśmy właśnie. Czemu ja cofam? To nie. Bo my tak, tu się ubiliśmy, prawda? My po tej rurze tam dalej do tej rury wchodziliśmy, tak? Tak, i mamy tam wejść. Aha, a tutaj do góry nie? Nie, znaczy... nie chodziliśmy tam. Też, okej. Okay. No w ten sposób. No tą walkę tutaj akurat pamiętam. Okej, tu jest ta cysterna. Ciekawe, gdzie to tam, w którym miejscu miasta wychodzimy wtedy, jak się wchodzi tym przejściem obok tego kolesia, co tam leży. No time to rest. Czy to Hero powinna mi spierza, nie wiem. O, tu chłop łazi. O, tu babka jest. Chce? O, tu ale jest misk. No bo to misk. A, to... Ajajajajajaj! Kurde! Bo przesunąłem kamerę. A little blood stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Co on szybta? Our lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots. I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshiping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect, and you will return to the Guildhall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has got you! On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the Guildhall. No i bijemy się. A czemu się z nimi bijemy? Nie było nic do wyboru? Nie no, cutscenka była i tyle, nie? W sumie to ja nie wiem, o co chodzi tak naprawdę teraz. Czekaj, ja wysoki... A, Jezu, i znowu utknęliśmy w tej rurze.
Doppelgrange. No, to nie jest time to push my luck again. Ja bym miska nie atakowała, tylko wykopałeś ją, o to teraz jej w ogóle nie trafię. No ja chcę przebiec, ja wykopałem ją po to, żeby wbiec głębiej. No poczekaj, hello. No może jak przejdę, friend, to będziesz miała większą możliwość trochę lejczy. Nie, poczekaj, albo mam zaraz tepnę. Zaraz coś tu wymyślę. Jak nie no, mogę? Bo ja chcę tylko tu przejść. Tym nie można znaleźć drogi? No chyba sobie ich jajcuję. No i teraz się przelecę. Chociaż nie wiem, czy tam chcę wychodzić na tych łuczników, bo to byli łucznicy. Zresztą ona powiedziała, że ona do gildii pójdzie i jakieś zadanie wykona, więc no, nie podoba mnie się to. A co ona jest podatna? Co ona mi zrobiła? Czemu ja się świecę? Może użyć bardowskiej inspiracji, aby zyskać premię plus 1d6 do następnego rzutu na atak, testu cechy lub rzutu obronnego. Mhm. Bonus małpy Jaheira. W sensie orientu. Albo jak ciekawe, albo to jest jakiś inny zmienokształt. Ale będziemy musieli bić Miska do momentu, aż on straci przytomność, założę się. Podejrzewam, że taki jest cel tej bitwy. Zabić do Pelgangeru. Miska w ogóle nie zdziwi to, że Jaheira nie była Jaheirą. Czekaj tam. Aha, bo to ona jest, tak? Ona jest ta, co ta mała, co miała. Akcja dodatkowa, jedna czaru. No to, a jak ja bym sobie zrobił tak? Otwórz. Ja właśnie do niej zmierzam. No, coś tu jest nie ten teges. Jest upał. To chłop się uparł. I ona mi kurczę wejdzie tam. Dobra, w górę. Dobra, to inaczej. Dwa strzelne. Jeden i drugi. Okej. Okay. Mhm. I teraz nie wiem, czy mam tu zostać przy nim, czy mam gonić tę małpę. Ona teraz. A ona jest teraz sparaliżowana, no to dobrze. Tak, zatrzymałam ją, no. Na 10 tych, no to spoko. Tylko nie wiem, czy można ich bić teraz. Nie, nie no można, jakby nas bili, no właśnie. Okej, okay, dobra, on i tak będzie za nami bieg. Okej, okay, to krwawienie. Dobra. No i teraz koleżanko. Masz już to, a to też jest koncentracja? Trochę.
Ułatwienie i ścieżka zablokowana. No dobra, to niech będzie tak. Ona jest teraz bardzo podatna na kutę. Blokujemy. Kiswie. O, już ona pada. Nie żyje. A to ona miała złoto! Okej, okay. I co my teraz z miskiem mamy robić? Mamy go pić? Powalić pewnie. Ja coś się zapisz sobie tutaj, ale spodziewam się, że my go powalimy. Ale jak go powalisz, to go nie podniesiesz znowu. Nie. Mi się wydaje, że tak się skończy cutscenka, że my go nie zabijemy, tylko go powalimy. I będzie... Znaczy nie skończy się cutscenka, tylko go powalimy i zacznie się cutscenka, tam gadanie jakieś czy coś. Tak bym się spodziewał. I on zobaczy, że Jahera tutaj coś może, nie wiem. O, chyba nie trafię. No. A nie, deduwa jednak. A to nie mieliśmy ustawić, żeby on miał jeden HP? Ej, jakiś chomik podbiegł! No? Wysoka harf... A nie, smutne piszczenie. A weźmy... Ona się może wkurzyła. No musimy wczytać, ona się wkurzyła. And should you die in the attempt, it would jakoś go powalić. Nieletalne, niezabójcze ataki. No nie wiem, kto mu tak zdzielił. No Kalipso. No ja, ale jak chcesz mu zdzielić, jak go powalisz, to on potem wstanie i tak będzie ten. Ja muszę nie, no podbiec. Jest, są te niezabójcze ataki, nie? Można o ustawić. Boże. No. Gdzie to ja się mam, ustawia? Ja bo ja tylko, pamiętam, że kilka razy mi się udało. Ja wam taką mówię, że to moim zdaniem nic nie da. O tak. A mi się wydaje, że da. Myślisz? Tak. Bo dziwne to jest, dziwna by była taka akcja, że tak po prostu go zabijamy. I co, i Jahaira nie będzie mogła z nim wydaje, pogadać? Że może powinna Jahaira pierwsza wejść, a nie ty. I wtedy może inaczej się rozmowa potoczy. No też tak może być, nie? To raczej to. Ale no nie wiem, mogę to się... To już jest w ogóle inna bajka, żeby Jahaira pierwsza weszła. Prawie się udało. Gdzie my jesteśmy? Aha, i tu, dobra. Tutaj jesteśmy. Ale myślałem, że walkę zapisałaś. To tylko musimy przejść. No zapisałam, no ale to jak zapisałam walkę, to musiałam wczytać dalej, bo bez sensu. Tylko aha, teraz Jahaira leci pierwsza, poczekajcie. Percepcja. Jahaira powiedziałam, leci pierwsza. Stój, rządza. To leci. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Dobra, to tu zapiszę i ciekawe, czy będzie inaczej. No to i to Jahaira. At your command. Jest tu ta kamera. Okej. All the coin seems to be there, if a little blood stained. To samo. You lot are enthusiastic about your lord's work. Ale może później coś się zmieni. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots. I'm afraid I forget the Avatar. A my ten... To Romunglow to już spotkaliśmy wcześniej. Where did you start worshiping gods? Gdzie? Did they give your wee rodent a worm? Właśnie próbuję too? Sobie przypomnieć. Ona nie była w Gildii też? Gizbudziej? You will show the Stone Lord proper respect. And you will return to the guild hall and do as we have paid you to. Aha, czyli ten Mińsk też ma tego, teraz dopiero tak pomyślałem. Wait. Że on też ma pijawkę, tak? Tam pijankę. Jak to zwać? But Minsk has caught you. On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the guild hall. Czyli tak się leją. To jak my mamy go? No to wasza opcja, tylko jak my go powalimy? Moim zdaniem coś tu jest nie tak. Jakbyś przeszła tą Jahairą. A jednak ona krzyczy, nie zabijaj go, znajdź jakiś inny sposób. No to dobra, to poczekaj, jak ja jestem Jahairą, to ja miałam... Gdzie to jest? Tutaj.
Mam paraliż. Kurde, użyłam pierwszego poziomu, a miałam użyć drugiego i bym zatrzymała też tę wariatkę. Shit. A tak to jakbyś zrobiła miejsce, to ja ją zatrzymam może. Ja mogę się tepnąć, tylko... Zrobiłam miejsce. A jak go mamy nie zabijać? On jest... Dobra, on... Na razie się go nie... Tak, on jest na razie... To mało punktów ruchu, nie dosięgnę, tak? Tu no, trafię. Nie dosięgnę jej. Nie ale trafię. Dobra. God damn it, temu za to trafię. Okej, okay, i teraz mogę podlecieć. Tutaj na przykład. Może właśnie, muszę go tak trzymać sparaliżowanego. Hmm? 10 tur ma ten paraliż. Och ty. No, widzisz, on taka sama mała, zbita. Jaheira na Jaheira. O! Evil, much uglier twin sister. O, kata coś! A wcześniej tego nie było w ogóle. No, bo szybko chyba umarła Jaheira wtedy. Dobra, teraz tą trzeba uziemić. Nie wiem, co ja zrobiłam. Nic nie zrobiłam? Come on. Bez sensu. Can't stay idle. Stracił paraliż? To jak zaraz ten zamknę znowu. A ta ucieka skubana, nie? Nie, uziemiona teraz jest. A, no skręcały się, nice. To poczekaj. Ile celi? Dwa, czyli ty. I... No ile ona jest? Splątana na 9. No 9 tur, to nie jest do ciebie. Aha, tak. Tamta tak, no. Chyba, że wrócisz coś tam obronne, nie? Ale ona dostanie z następnego musi być tego. A, humanoidem. Okej, okay, dobra to. A, dobra. Ona dostanie trochę tego meczu za chwilę. Już strzelamy w Jaheira raczej. Odparł teraz. Shit. Okej. Okay. No odparł, no. Aha, bo ja mogę bić. To ja uderzam. No teraz widać, że to jest doppelganger. Doms. Myślę, że to Jaheira, okej. Ty ją tam wykończysz, nie? Tak. Ona powinna dostać z krzaków teraz. Okej. Kto go bije? Ja. Nie chcemy tylko doprowadzić do tego? Mm. Do powalenia? Poczekajcie na razie, może jako... Nie wiem, może no to teraz spróbujemy w ogóle delikatne. I... Próbuję go zamknąć w tym jeszcze raz.
No skubany, jak odpiera. No ty. Ja nie wiem, co tu z nimi zrobić, bo nie chcę go zabić. A jak to się sprawdzało, że jest ten niezabójczy atak, tylko powalenie? Jak to się robiło? Jest w tych w umiejętnościach wspólnych. Ja mam takie coś, to się nazywa włącz ataki nieśmiercionośne. Wymaga walki gołymi rękoma lub bronią białą. Mhm. Poczekaj, mówisz, że... Jak wchodzisz w zaklęcia, księgę wspólne, czarów, tak? To masz we wspólnych to. A tej ikonki pasywnych. Mi właśnie brakowało. Bo ona też jest powalona. Będziemy mogli ją przesłuchiwać. Ona się podziała. O nie, zabiło ją. Aj. No nic. I się świeci ta ikonka, ale to trzeba tak, go teraz tak. do zera ładnie. O, ja to Moonglow też chciałem, ale krzaki ją zabiły. Zapomniałem. Not nice. Nie fajnie. Kurde, no. Zaraz pierdyknie. Best hit liczcie, za 50. Liczcie im HP. O 20. No tak wiesz, no staram się go delikatnie, prawda? A tu krytyk. 21. Lepiej nie. Oj. No. Czekajcie. Czekaj, ja mam Chahiro powalenie. Też mam. Tylko bo czemu mi nożyk pokazał? Czy ja mam... Poczekajcie, ja mam to ściągnąć? Czekajcie, ja spróbuję. Mam nieśmiercionośne. Jest! Jest. Dostał z laski w łeb. Onyx. Gdzie Chahiro jest? Bo znikła. Kura. Tu jest. Zaczęło. Nie, a ty no od razu pozbądź się go. Słyszeliście tego cesarza? Ja wam mówię, że to jest kurde, on nas robi wijają, ne? No. Pomóż mu, ochroń go tak, jak chronisz mnie. Jemu nie da się pomóc, lepiej zakończyć to teraz. Jeden, pewnie, że tak. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. Zrobisz to, co ci każe, albo znajdę inny sposób. Jeden. Dwa może lepiej. Zwłaszcza, że ty z historii jesteś lepszy. No właśnie. Dwa. Jest tak. Spoko. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by, battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. To jest w ogóle hero z poprzednich części Baldura, gdzieś tam występował wcześniej. W God of War też miał swoje 3 grosze. Albo 5 minut bardziej. Dwa. Coś cię sugeruje, czy poczekaj. Mam decydować? Odpowiedz własnym obrazem. Chahiro całej zdrowej w waszym obozie. Może ja bym jeden spróbowała? Poczekajcie, ja zapiszę w każdym razie przed tym. O. No. Okej, okay, czyli jedyneczka nie zagrała, czyli znowu trzeba go ogłuszyć.
I to znowu jedziesz? A czemu go zabiłem tym razem? Miałem ataki nieśmiercionośne. I dostał za zero w dodatku. Nie no, da się, to inną opcję trzeba po prostu wybrać, tą drugą jednak, prawda? Chociaż teraz Jaheira nie jest zła, ja tak? Zrobiłeś co mogłeś, tak, czyli drugą opcję trzeba. No ale chomik i tak rozpaczał, więc... Ja wybrałem drugą, że jesteś głupi, wielkoludem i ten, i to był doppelganger, a on się wkurzył. No to mówiłam jedynkę. No teraz weźmiemy jedynkę. Bo ty wszedłeś mu w umysł i miałeś mu kianku pokazać. Czaisz? Dlatego ta opcja chyba no, była najlepsza. Jak ona jest w obozie, jak jest z nami teraz tutaj, przy nas? Ale on nie myśli teraz trzeźwo, no jeszcze tego nie widzicie? On ogólnie od samego początku. No jakby. Właśnie, no bo on ma kianę, nie, jest pod wpływem. Nie przemęcza się myślenie. Przez kianę musisz do niego ten... No. Przemówić. No to wygląda. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute, the Chosen of the Dead Three. You saved Minsk. While he danced like a Mind Flayer's meat puppet. Why? Then you have two, and as many more as I can rip from enemy shoulders. But I have more than Minsk alone to offer. He is... Where is he? A, on miał jakiegoś chomika, wybiura, co on miał? Such authority. Gdzie on pobiegł? Po świnkę morską. Koleś, gdzie ty lecisz? Patrz co on robi. What? To jest jakiś mod bojowy. Where are you? Mazi Fenton. A living lesson. Not to trade tankards with a halfling. They have much less distance to fall. Co on wyprawia? Nie wiem. Patrz. My friend. From our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings. But none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Czy on zaraz odkopie coś, co wydaje te odgłosy? Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Nie, pierniczę, nie wierzę, jednak to... Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him. Pointy-caused blind, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? Za świnka morska? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart. And whiskers.
and cute little nose. Ja, to mi się przypomina zaraz Vibiura z Baldura. There is still much evil for Bu and Minz to stop at. God of War. We need not Minz go. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? Wiewióra z tego, z Divinity mi się przypomina. Aha, ta wiewióra. This is Bu. And Bu, meet you. Bu. Wielki honor. Okej. No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Bu away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Bu, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half. And makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you and cleanse Baldur's Gate of Evil together. Czemu w poprzednich częściach, czy tam w jakiejś poprzedniej części też miał chomika? No nie wiem. To sobie pierwszy Baldur. Aha, możesz udać się do mojego obozu, bo nie możemy chyba go ten. Ale czyli będziemy go mogli wziąć ze sobą? Tak. O kurde. Akurat z Jahedą pogadamy, ją odeślemy i weźmiesz jego. Bu and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then. For his heroics here today, Bu has earned the most vigorous of back scratchings. Okej. Ja pewnie czy Jahedra, co na to, nie? Nic nie powiesz? Yes. What? Ask it. Nic! Yeah. To słabo, idziemy do obozu. Poczekajcie, zobaczymy, może jakieś wielkie powitanie będzie, nie wiem. One day I'll catch a break. Ciekawe, gdzie ten Minsk teraz siedzi. A tu. I think you might have made a terrible, terrible mistake. Straszny błąd? Jaki? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. The absolute threatens thousands. The entire coast. And still, you risked much to help one man. I should berate you, but I can only say thank you. Aww. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight. Przecież ona tylko chciała. Both of us, to the very end. No tak to już jest, prawda? Those misty eyes are just age. Yes, I feel myself growing older as we stand here. So, lead the way. We're yours to command. Aww. To nie powiedziała dopiero w obozie. Fine lodgings you have found, my friend. Bu is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Bu shall secure safe slumber for all! Now, what do you need of Minsk? Pamiętasz, po co miałeś spotkać się z Zentarimami? So dark an alliance sealed with Sentish contracts, cultish vows, and a dragon's shining hoard. Yes, you think movie Minsk fine. Could forget? You are correct. I have no idea what any of that was about. But we shall simply...
Boo! Why do you gnaw at my soft parts? I am trying to... Once again, in smaller words? Ciekawe, czy jakbyś teraz miała na sobie rozmowę ze zwierzętami, to byś słyszała, co on mówi. I see. You seek. Boo believes that Minsk is knowing more than Minsk knows. But it is a difficult thing. Okay. There are memories of this time that Minsk does not remember. And Boo suggests that just as he helps with tricksome itches in awkward places. You must reach what Minsk cannot. The parasite. You can use it to tickle free whatever truth you seek. W sumie to my gadamy z komikiem, nie? At first there is nothing. His mind is empty as a still expanse of open country. But then... Your face, the Stone Lord's face, mirrored in bloodied steel. In the heat of burning buildings, you hold your blade high above pale, frightened faces. No. That is not right. I slew only monsters. The voice said that they were monsters. A whisper. The Absolute's voice. Twisting the petty guild thieves before you into snarling savage beasts, feeding on the weak of your city. The guild. The Stone Lord hunted them, peeled away their rotten ranks one by one to lay bare their corrupt heart. Nine fingers keen. That is what the Absolute bought Black Zentis Steel to do. To kill the Guildmaster. Mhm. Czyli musimy wrócić do dziewięciopalcej. What does it matter? Cultish thinking has occupied Minsk's mind for long enough. Now is time for doing. And this talk of evil overthrowing evil, pah! Like a many-headed hydra biting at its own throat. Bring forth the Hydra, says Boo. More faces for the punching. First we pop the Zentor in blood. Then we show nine fingers, the five fingers of Minsk. Yes? To co, my będziemy się lali z tą dziewięciopalczastą? Yes. Nie, raczej chyba będziemy... Yes. ...ją uratować, tak? Czekajcie, Czachejry zostawię, weźmiemy tego Mińska, zobaczymy, co za zabawa z nim. Well, are we ready for the road once more? Myślałam, że będzie rzucał tym chomikiem. You're sure? Late? Nie, nie wiem, co on będzie robił, ale to będzie ciekawe. Musimy tam wrócić do tego. Jest jakaś tepka? Najszybsza tam? A little rest to brush the road from his fur. No. And then back to our adventuring. Kanały. Kanały chyba. Well, the mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? No. The memories resurface. A lifetime of battles. Tak, kanały i na od razu ten. A single constant is Minsk. Launching into the fray no matter na the wschód. Foe, be that god, monster, or man. Tak? It seems tak. Just the barest glimpse of what the man before you has seen and done. But enough aha, to know that he has Gidia, no right to still be alive. Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. To już powinien być martwy. Ojo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 j
building bridges too. They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Ale on jest... O Boże.
Wędrowałeś między sferami, walczyłeś z bogami. Jesteś tak nieprawdopodobnie głupi, że aż dziwię się, że potrafisz samodzielnie oddychać. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason for us to worry at one another's worms. If there is more we wish to know, we can simply ask, no? Co ty, Rondel, wrzucił akurat mi wykwitło? Okej. Okay. Widziałem coś podobnego. Is it power? True, it has made Minsk strong. Boo can scarcely get comfortable, so firm has my physique grown. But what does the parasite take in return? It is a horror wrapped in honey. Stay your sweet tooth, says Boo. Minsk shall be your shadow, as Boo is his. Okay, dostał level. Pytanie ile? Jeden? No gdzie? Łowca poziom drugi. Okej. Okay. Czary. Miniaturce to mi przypomina tego, no... tego pana lusterko z Wiedźmina. Mówisz? A na cutscenkach przypomina barbarzyńcę z Diablo 2. Nie wiem czemu. Przyjaciel zwierząt. W sumie też. Kurde, nie wiem, co on tam ma, prawdę mówiąc. Czekajcie. Miecza ma. Ma miecza. Bieda miecza. Bieda miecza ma? Ale dwuręcznego czy jednoręcznego? Wygląda na dwuręczny. Chociaż... Okej, zaraz ci dam. A co on może nosić? Półtora ręczna. Ale ja mam, wiesz, w tym ekwipunku gdzieś na pewno dla niego coś znajdę. Łuk też dostanę. On ma siła i zręczność. Zręczności ma dużo. I mądrości ma dużo. Siła, tak zręczność bardziej on jest. Okej. Okay. Wysyłam... Ale my nie pytamy o chomika, tylko o Mińska. Tak. To Mińska mu za na mądrość tego. Nadrabia. Na Mińska wysłałem ci właśnie te itemy. Zobacz co, jak będą za słabe, to możesz sprzedać. To weźmy może tony skok, a to jest... Weźmy... Okej. Okay. Bo mam teraz do wybrania styl walki. Ja mam strzelectwo, defensyna, fechtunek, walka dwiema broniami. No to może nie, to fechtunek? A to nie, fechtunek odpada. Można sobie pancerz dla niego to dwiema broniami by było spoko chyba, nie? Broniami.
bo to jest wtedy, że on może ten, dwie ciężkie, nie? Nosić jednocześnie. To czemu mu wrzucili półtora ręczną? Może tak na dobry początek. W sumie dwa topory ma, nie? Jak pamiętam, nie? A jakby co to ten, z tej babeczki, tej co uciekała, zebrałem misterny klucz, klucz kupca ze świątyni i sakwę z 10 000 golda. O, no, to jest ten gold, co mamy oddać właśnie. Ale jestem ciekaw, czy opłaca nam się go oddawać, bo expa już nie dostaniemy. Levele mamy maksymalne, więc ciekawe, czy będą nam pomagać w bitce na końcu, jeśli będzie jakaś, w sensie, no wiecie, o co chodzi. Mhm. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Gdyż nie wiem. On jest łowcą. Ty jesteś też łowcą, chyba, co? No. Kurde, nie wiem, co wybrać tutaj teraz. Ulubiony wróg. Studiowanie taktyki i zdolności niektórych istot dało ci pewne umiejętności, które przydają się w różnych sytuacjach. Mamy coś takiego jak łowca nagród. Zdobywasz biegłość w śledztwie. Istoty, które trafisz pętającym uderzeniem, zarówno dystansowo, jak i w zwarciu, otrzymują utrudnienie w rzutach obronnych. Strażnik całunu. Specjalizuje się w polowaniu na stworzenia z innych sfer egzystencji, zyskujesz biegłość w wiedzy tajemnej i ochronę przed dobrem i złem. Rycerz łowca wiąże cię przysięga, która nakazuje ci służyć koronie lub narodowi i niestrudzenie walczyć z jego wrogami.
Zdobywasz biegłość w historii i ciężkim pancerzu. Wyświęcony prześladowca wiąże cię przysięga, która nakazuje ci ścigać wrogów świętego zakonu lub kręgu druidów. Zyskujesz biegłość w religii oraz święty płomień. I tak myślę, że wyświęcony prześladowca, ale nie wiem, biegłość z religii oraz święty płomień, czy łowca nagród, że ten atak dystansowy lub zwarciu i jeżeli wiążesz, to Umfryda tą manę, ty tu masz chyba łowcę nagród, czy rycerz znowu łowca. Czekaj, co ty mówisz, że ja mam? Wiąże się przysięga, która nakazuje ci służyć koronie lub narodowi i niestrudzenia. To on taki jest, rycerz łowca trochę. No. No to chyba to wezmę. Tylko ten biegłość w ciężkim pancerzu ma zablokowaną i ja teraz nie wiem, o co chodzi. Czy jak ja to wezmę, to mu się to odblokuje, czy jest zablokowane, bo on już to ma? Biegłość w ciężkich pancerzach. Poczekaj. A, dobra, mam już. Ma biegłość w lekkich zbrojach i tarczach. Ale czemu? I teraz pytanie, czy jak ja to wezmę, to mu odblokuje ciężki pancerz? Z drugiej strony strażnik całunu też ciekawe, bo się specjalizuje w zabijaniu stworzeń z innych sfer egzystencji. No a czeka na nas Rafael na pewno. Orin nie wiem. No Orin też jest chyba z innej sfery egzystencji, no. Tak jakby tak. No, bo jest ta ochrona przed dobrem i złem, czyli ochroń sojusznika przed atakami i mocą w naturze niebian, żywiołaków, fej, czartów i nieumarłych. Nie, zrobię tak, F5. Okej, i wezmę to. Rycerz łowca, nie wiem. I teraz mamy naturalny odkrywca. Lata podróży przez górze umożliwiły ci wyjątkowe zestrojenie się ze zwierzętami oraz uczyniły cię ekspertem przetrwania na danym terenie. Teraz wędrowiec pustkowy, zimno, ogień, trucizny, miejski trupiciel. O, zwinne dłonie, to tak sobie. Odporność na zimno, odporność na ogień, odporność na trucizny. Pytanie, czego będzie więcej? Ja na razie jestem zadowolony z odporności na truciznę. Ognia mało się trafiało. Jak na razie. Hmm.
Dobra, niech sobie weźmie na zimno. Czar. Strasznie późno go dali, co? No, myślałem, że już nie będzie nikt dochodził do drużyny, a tu proszę. A tu proszę. A mi się wydaje, że gdzieś widziałem jakiegoś TikToka właśnie z nim, ale to było gdzieś w drugim akcie bardziej, bym powiedział, niż w tym trzecim. A tu proszę. O barbariana trochę z niego robię, chociaż jest łowcą, no ale to będzie barbarian łowca, no. My tu mamy. Barbarian owca? No łowca. No, chociaż z chomikiem chodzi, więc może być i owca. Ja tylko dodam, że to jest kosmiczny komik, więc no właśnie, on jest taki Smith? Mały. Co, Smith Commando? Mówił, że to jest kosmiczny komik. No i gadający. Mam jeszcze ulubionego wroga jeszcze raz. Okej. Okay. O Boże, co on tu ma? Wirujący atak. Okej. Baldur jest przyjaciółmi. Można sobie herbatę zrobić, kolację zjeść, prawić, wyprać, rozwiesić i polecam. Tym swoim bronią niż się stało szerokim. No myślałam, że go dadzą i będzie, wiecie, ewentualnie tam jeden level do góry, nie? Nie, no to nigdy tak nie ma przecież nikogo. To jak kogokolwiek dali, to było od zaraz do no tego, już co tak mamy, dawno nie? Nikogo nie dowali, że... Kogo ostatnio dodali? Tą. Jacheira była ostatnio? Nie. Tą ze skrzydełkami, tą co płomie zostawia święty. A, no to jej to w ogóle nic nie dajesz. Ona była tak? Gotowa, no. To bieda. Twardzie, twoja maksymalna liczba utrzymała się do... Ty poziom... No kurde, to już za późno. Zabijanka. A to czarami. Okej. Okay. Mm-hmm.
to mi strasznie ta muzyka, którą teraz słychać, to przypomina mi Gotyka trójkę. Dość mocno. Jest inna, ale muszę te same instrumenty użyte. O. Te same instrumenty. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. I tak dalej. I tak dalej. Prawda? O, to jest fajne też. Kurczę, taki wartownik. Tu będzie. Jest, poszło. Możemy ruszać? Możemy ruszać. Coś tu się pospało. No dobra. To tak. Nam przykopał trochę miejsca, ale mamy godzinę 15. Tutaj sobie zrobimy cięcie. Będzie cały odcinek o Mińsku Mazowieckim. Kurde, ja mu, właśnie, to o, tu fajne bronie są. A, tulipa. Widzisz, i źle zrobiłam, że mu wybrałam broń dwuręczną, bo on teraz nie może... No bo on jest teraz mistrzem w ataku dwoma promieniami, nie? No to jak możesz dwie bronie mieć, to tam była taka umiejętność, że możesz nosić dwie bronie dwuręczne. Gdzie? No teraz to ci nie powiem, ale miałem coś, jest coś takiego do wyboru bodajże. To jest z tego, co ostatnio jak rozdawałem levele, to coś takiego chyba widziałem. Tak, no 60% jestem pewien. To lipa, bo ja nie widziałam nic takiego i teraz tylko mogę jedną brońkę trzymać. No dobra, tu cięcie i nie wiem, czy sobie nie wczytam i nie zobaczę, czy coś takiego jeszcze jest. Bo rozumiem, że on levelował na ten sam poziom, co i my, więc jest kupa, tak, no poziom tak. 12. No, to tutaj cięcie, zobaczymy. Tylko zmienimy. I cięcie. Muszę powinien mieć wielki... Co to jest? No to jest miecz krótki. Nie masz takiego drugiego fajnego miecza krótkiego? Jakiego? To co, ten? No nie. Ale to w sklepie będziemy mogli kupić. W sklepie będą jeszcze lepsze. U tego, dobra. U demona. Cięciucho.